jest serduszko, bądź co by trzeba, błogosławię ci dziecko Boże w dniu dzisiejszym. Powodzenia ci, błogosławię, powodzenia. Jaron i chwała otwiera sklep, sprzedaje ludziom omleczony chleb. W sklepie jego technologie UFO, replikator atomowy, a w nim ludzkie gówno. Jaron i chwała siedzi na zapleczu, jara tam Jiminga przez cały wieczór. Leczy tam fryteczkę i żelduje pałę. Nagle przylatuje UFO i zabiera mi chwałę. Tutaj filmik taki nagram, zmieniam bystrości ten pogląd na fotosyntezę. Pogląd na fotosyntezę, bo tam przecież jest prawidłowo ten pogląd, ale zmienia pogląd i całkowicie go zmienia na fotosyntezę. Bo przede wszystkim uważa się, że fotosyntezę. Jarek przechodzi fotosyntezę, praktykuje wtedy telekinezę. Kosmici się go boją, gdy z pomocą Bożą aktywuje 5G na zewnątrz sklepu. Nagle częstotliwości, bystrości, obecności Jarka i chwały przechodzą przez ściany i powodują dla jego klientów replikację atomową bystrości obecności. Czy jak są białka wysoci, no jak jest ten, jak jest chlorofil, on się w krzyżu układa, on się w krzyżu układa, chlorofil się w krzyżu układa i na jednych okładzinach białkowych wysoci z chlorofilu wodory się układają z lewej strony, prawej strony po 6 wodorów, a z drugiej strony krzyża, z góry, z dołu wysoci układa się cel i węgiel. I przy wysoci ten, przy pracy wysoci, przy spalaniu wysoci cukru w komórce, on się łączy wysoci ten, te atomy się łączą w cukier.